Pracownia malarstwa. Dzień dobry. Pracownia malarstwa w katedrze wzornictwa Politechniki Pedagogicznej. Wacław Kuczma, prowadzący pracownię. Czegoż będziemy się uczyć? Otóż będziemy się uczyć przede wszystkim poznania świata, wrażliwości i umiejętności postrzegania tego świata. Wrażliwość związana jest z poszerzaniem przestrzeni wyobraźni, kształtowaniu tej wyobraźni w oparciu o formy, o naturę, ale też i o dzieła z historii sztuki. Ile tematów jest poruszonych w semestrze? To wszystko zależy od tego, jak przygotowani do zajęć są studenci pierwszego roku, bo malarstwo odbywa się podczas pierwszych dwóch semestrów. I bywa tak, że przychodzą adepci, którzy nie do końca znają się, czy mają pojęcie o materii samego malarstwa. I ważną rzeczą jest to, żeby tematy dostosować do tego, co mają poznać, czyli przede wszystkim naukę obserwacji formy, naukę obserwacji światła i przede wszystkim koloru, bo to jest malarstwo. Budowy kolorów, rozróżniania kolorów i wzajemnego oddziaływania kolorów na siebie, bo wszystko, co nas otacza, jest kształtowane przez formy, światło, a światło umożliwia odbieranie koloru. Formę możemy nawet w ciemności dotknąć i odczuć, jaka ona mniej więcej jest, ale jej nie zobaczymy, dlatego potrzebne nam jest światło. I teraz relacja światła z formą i kolorem daje nam odpowiedź na to, jak wygląda zjawisko, które niekoniecznie przez wszystkich jest dostrzegane. I zajęcia te polegają na tym, i tematy są dobierane, jak martwa natura, czy portret, czy postać, w taki sposób, żeby studenci mogli nauczyć się postrzegania formy i postrzegania zmienności koloru, uwzględniając w tym światło. Tu się wiąże także cień, światłocień, jak się kolor zachowuje w świetle, jak poza światłem, jak jest niedoświetlony, jak jest w pół świetle, czy też w pół cieniu. I to na tych zajęciach z malarstwa można to sobie dokształcić, można to sobie podczas zajęć zdobyć do umiejętności postrzegania i kształtowania i obrazowania, a jednocześnie w tym czasie uczą się, jak mieszać kolory, jak dobierać kolory, jaka jest paleta kolorów, jak można kolory walorowo zmieniać, także tu jest cały zakres czynności i zapewne dwa semestry na to nie wystarczą, ale przynajmniej są to podstawy, żeby później jako projektanci wzornictwa umieli dobierać kolory i umieli widzieć formę, którą wymyślają, którą chcą stworzyć, zobaczyć ją w wyobraźni i jak ona będzie wyglądała w kolorze. I tak są dobierane tematy. Drugim takim wątkiem to jest dobór tematów, które mają kształtować wyobraźnię. Czyli to są tematy bardzo często abstrakcyjne, jak namalowanie pracy do takiego hasła pod stołem, za drzwiami, pobyt w piątym wszechświecie, czyli o takich historiach, których nie do końca możemy zobaczyć, nie możemy ich doświadczyć, czy też o takich historiach, które są trochę też takie abstrakcyjne, niekoniecznie bardzo realne i stworzyć na ten temat swoją własną opowieść. Czyli trzeba, to przysparza najwięcej problemów, bo trzeba uwolnić się z zahamowań, trzeba ruszyć swoją wyobraźnią, trzeba ruszyć swoimi umiejętnościami manipulacji, uczuciami i wrażliwością, żeby takie prace stworzyć. Takim odrębnym wątkiem jest też odnoszenie się do prac artystów z poprzednich lat, czy też z poprzednich wieków, jak ostatnio studenci malowali interpretacje
portretów z kolonii Rembrandta i muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, bo najlepiej wychodziły, bo oni mieli dwa wątki. Mieli opowiedzieć w sposób taki realny, o ten obraz przedstawić według siebie, a drugi wątek, żeby pokazać to w formie abstrakcyjnej. Muszę powiedzieć, że ten wątek z tymi elementami abstrakcyjnymi wyszedł najciekawiej. Zdarza się zajęcia plenerowe, one się powinny zdarzać, ale przez ostatni rok z tego względu, że mieliśmy powszechne zniewolenie przez nieznaną istotę, którą jest wirus, to się nie mogło odbywać, ale myślę, że w przyszłym czasie my to wszystko naprawimy i powinny się odbywać zajęcia w plenerze z tego względu, że postrzeganie pleneru jest troszeczkę inne niż martwej natury, bo następują kolejne przestrzenie, następują przestrzeń malarska, przestrzeń powietrzna. Trzeba zobaczyć, jak się zmienia kolor istniejący w odległości, w coraz większej odległości od nas, jak go postrzegamy. Także one nie było ich, ale w ostatnich miesiącach, ale się pojawi to na pewno.